Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest piątek, co Stasiunka? 7 września. I ja mam wizytę u fryzjera. Jest to moja wizyta na moje urodziny. Od Dawida. Jejku, nie mogę się to dzisiaj wysłowić. Więc dzisiaj tak, dopiero był wolny termin, bo Monika ma naprawdę zapełnione terminy. Więc już się nie mogę doczekać, idzie na godzinę 14 i zobaczymy, jaki efekt będzie, czy coś wyjdzie. Czy będzie bardzo delikatny jak ostatnim razem, mam nadzieję, że nie, bo one są troszeczkę tutaj już jaśniejsze, więc liczę na jakiś fajny efekt. I wiem, że czasami, wiem, że może mi być ciężko też się przestawić, żebym miała po twarzy jasne włosy. Może to troszeczkę potrwać, ale dam sobie po prostu czas. Więc co, zabieram aparat ze sobą, nie wiem, czy coś tam nagram, raczej nie, dopiero Wałci się do was odezwę i pokażę wam już cały efekt. Dobrze kochani, ja już jestem gotowa, za 3-4 minutki dzwonię po taksówkę i jadę do fryzjera. Igna się tutaj czeka, jest już u mnie Zuzia. Stasiurek akurat teraz wstał, więc Zuzia będzie miała dwójkę do pilnowania, ale mam nadzieję, że szybko to minie i moja mama szybko do niej tutaj przyjedzie i troszeczkę pomoże, bo wiecie co, no jak ktoś jest nieprzyzwyczajony z dwójką dzieci, to nie jest tak od razu hopsiu i tak łatwo. Więc dobra, lecimy kochani. Bo mówię, że idę, a później nic, wiesz co, nigdy nie pokazuję, bo się wstydzę zawsze do kogoś tam odezwać, czy mogę. Dobrze kochani, jak widzicie, ja już jestem po swojej metamorfozie, ale to dokładnie po metamorfozie, jestem tym razem bardzo, bardzo zadowolona. No zobaczcie, efekt jest chyba widoczny. Zuzia, w aparacie dobrze widać? Zobaczcie, miałam tutaj troszeczkę nakładanej farby takiej ciemniejszej, no a tu przepiękny blond, pokażę wam, jak z tyłu one jeszcze wyglądają. Mam trochę lekko pokręcone. Jeżeli chcecie namiary na salon Moniki, to wszystko będzie w opisie albo tu wam się pojawi. Polecam wam bardzo serdecznie, bo nigdy już nie byłam tak zadowolona z wizyty u fryzjera jak teraz. Jestem, tak jak wam wcześniej mówiłam, bardzo, bardzo zadowolona i w końcu wiem, do kogo będę chodziła robić sobie, wiecie co, włosy, bo no wyszło moim zdaniem idealnie, tak jak chciałam. Dzień dobry kochani, witam was w drugim dniu vlogowania. Wczoraj mało nagrywałam, emocje wzięły górę, a później byłam tak padnięta około 21-22, że po prostu zamykały mi się same oczy, więc nic nie nagrywałam. Dzisiaj postaram się przez pół dnia wam nagrać coś do tego vloga, zmontować i wstawić. Jutro jest niedziela, idziemy na dożynki, więc też postaram się wziąć aparat, co nieco pokazać. Więc tak, tyle na wstępie. Ja sobie tutaj ogarnę w pokoju, bo w łóżeczku tutaj jest troszeczkę ciuchów. No i Stasinka standardowo, jak to inaczej, rozpoczynając kolejny dzień, marudzi. Jeszcze teraz mi się przypomniało, że przecież dzisiaj jest 8 września. Są moje imieninki. No ja mam taki mały odstęp czasowy pomiędzy właśnie urodzinami a imieninami. I nie wiem, czy wam mówiłam, dzisiaj jedziemy też do kosmetyczki na godzinę 10, wyregulować brywi, ale nie wiem, czy zrobię henną, może taką jaśniejszą, bo nie chcę, żeby tak bardzo się, wiecie co, rzucały w oczy przy takich jaśniejszych włosach. Później chciałam zrobić jeszcze jedne nagrywki, ale zobaczymy jak wyjdzie, bo pogoda jest taka nijaka, naprawdę szaro-buro, jakby miał padać. No nie za ciekawie jest, więc zobaczymy co dalej będzie tam, jak to się wszystko dalej potoczy. A jeszcze chcę wam pokazać szampon, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli macie jasne włosy i chcecie utrzymać właśnie taki ładny kolorek jak od fryzjera, żeby wam nie żółkły, no to Monika mi poleciła jeden szampon, za chwileczkę wam pokażę, jak on wygląda. Okej, a więc szampon wygląda tak. Jest on oczywiście fioletowy z firmy Fanola i ma on ogromną pojemność, aż litr. Możecie go zamówić na internecie, może wasza fryzjerka również będzie go miała, bo on jest chyba taki jeden z bardziej znanych i naprawdę Monika mówi, że jest super, że utrzymuje kolor, one tak nie żółkną. I żeby najlepiej myć właśnie w rękawiczkach, bo on bardzo brudzi ręce i mogą zostać aż takie, wiecie co, sine. No i gdzie później z takimi rękoma wyjść, więc będę go używać, będę was informować na bieżąco, czy warto kupić, ale no wierzę Monice, że warto, bo no bo go używa na co dzień i klientki po prostu go kupują, zamawiają, więc mówię, ja też go biorę. Idziemy do kuchni, dzisiaj chyba zrobię chłopakom jajeczniczkę.
Ojejku, jajeczniczkę może z pieczarkami. Znaczy Ignasiowi, bo Staś to będzie bez pieczarek. I na masełku, więc takie tam śniadanko. Wiem, że Ignaś na pewno je zje, a chcę, żeby był najedzony. Później jedziemy na kilka godzinek w miasto. O nie, kochani, my sobie tutaj jemy jajeczniczkę, śniadanko, siedzimy razem. Ja wyglądam przez okno, a tu padł, więc chyba lipa z dzisiejszych nagrywek, bo one miały być po prostu na dworze. Wcinasz sobie? Stasiunia uwielbia, co nie, jajo? No. Niom, niom, niom. Już mamusia daje. Uwaga, nałożę. Już mu zostały takie ostatnie. No proszę pana. Dobra, ja już jestem naszykowana, bo tak patrzę na zegarek i za godzinę mam być u kosmetyczki, czyli moja mama tak naprawdę będzie u nas za pół godziny. Chłopakom naszykowałam rzeczy, za chwileczkę wam wszystko pokażę, pójdę do pokoju, co im ubieramy. Dzisiaj jednak postawiliśmy na długie spodnie, ponieważ ta pogoda jest taka nijaka, więc dobra, idziemy do pokoju, pokazuję wam, co chłopaki będą brać, a ja sweterek różowy i takie ciemne spodenki. Okej, zestaw Ignaśka, to ta kolorowa koszulka z krótkim rękawkiem, skarpeteczki, spodenki niebieskie, właśnie dresiki. Ja najbardziej ubieram chłopaków dresiki, bo wiem, że to jest najwygodniejsze. Czasami też chciałam im założyć jeansy, ale wiem, że dziecko trochę się w tym męczy. No i taka bluza też kolorowa, żeby było tak, wiecie co? Jeszcze wakacyjnie. A Stasinka, czekajcie, bo tu mam pampersy, bluza taka w gwiazdeczki, bodziaki białe z traktorkiem, no i te żółte dresiki, co mają razem z Ignaśkiem. Ja tylko Ignasia są po prostu w praniu, tak to mi ubrała tak samo, co nie? Uczesz ładnie włoski, Ignasiek? Uczesz ładnie? No bo wychodzimy zaraz, ubieramy się, brudasku. To masz brudną od kakao. Mamy taką... Czekajcie, odwrócę. Mamy taką lipną butelkę, która po prostu jak się przekręci za mocno, albo dziecko jakoś tak, wiecie co, pociągnie za ten smoczek, to ona się tak jakby odkręca. Beznadzieja. Muszę w jakąś inną zainwestować. Myślałam, że on już jest duży i że ta będzie akurat taka, wiecie co, w sam raz. Do niej smoczki też są w miarę takie tanie, on już mało co pije, ale nie ma opcji. Wczoraj była umyta podłoga, wszystko było podkurzane, wieczorkiem pięknie zrobione. A Ignaśkowi się po prostu butelka odkręciła, cała podłoga ulana. Ignasiek ulany, masakra. Siu, Ignasiu, kto to idzie? Ojeju, trochę się boję. Moje słoneczko. Chodź, Stasinka. Co ma tam w buzi? Szybciutko. Ignasiek coś położyłeś, szybko zabieraj mu. Ach. Ach. Stasiu już zadowolony? Okej, Ignaś już gotowy, no obraca się, musisz się pokazać na obroty. Uuu, no proszę. OOTD, tak? Bluza, bluzka i dresiki. Uśmiech. Uśmiech. Ja już wyszłam od kosmetyczki. Teraz idziemy do mojej mamy. Moja mama oczywiście robi sobie jak zawsze maseczkę i też brwi. Ja też tam idzie z tyłu, ja też ma zrobione. No i co, idziemy usiąść do moich rodziców, napijemy się kawy, zjemy jakąś bułkę słodką, pączuszka, więc coś niezdrowego. Ale co tam dzisiaj jest, sobota, można sobie troszeczkę zaszaleć. Trochę pogoda się poprawiła, przynajmniej nie pada, ale co z nagrywkami, to dalej po prostu nie wiem, jest wielki znak zapytania, zobaczymy. I to tutaj Stasiulek sobie siedzi i powolutku wracamy do domu. Pani, właśnie od rodziców odebrałam zamówienie moje Bomprix i to właśnie to miałam nagrywać dzisiaj. Mierzymy, więc będzie niedługo na kanale, pewnie po tym vlogu się pojawi na drugi dzień, może właśnie w niedzielę, jutro, ale no to zobaczymy wszystko, jak pójdzie z tymi nagrywkami. I tutaj mam do zdrapania. Zobaczymy, czy wygrało. Chłopaki rozdrabiaki. No Ignaś już wziął długopis i chce Zuzi popisać, co to jest? Język polski. Jakieś opracowanie chyba i w ogóle. A to jest Stasinek, jak sobie chodzi. Kochani, jeszcze mi się teraz przypomniało, zobaczyłam, kto zbiera na te miski słodziaki. Ja na to nie mam spiny, w żadnym wypadku nie muszę mieć. Robię zakupy normalnie, nie tylko po to, żeby uzbierać. Ile mamy na razie?
16, więc chcemy takiego jednego misiaka po prostu mieć. Może dwa dla Ignasia i Stasia, ale raczej nie więcej. Zobaczymy, ile nam się po prostu uda. Jeszcze ich na żywo tak szczerze mówiąc nie widziałam, więc w reklamie mi się najbardziej podobał Jerzyk, a co weźmiemy to zobaczymy. Dobra, chłopaki się tutaj bawią, daliśmy im pet shopy, tak? A ja zrobiłam sobie kawusię w takim pięknym kubku. O, zobaczcie, pasuje mi dzisiaj do sweterka, więc ja sobie siadam, wypiję na spokojnie, a chłopaki będą się tutaj bawić. Co nie chce być nagrywana? Co nie chce? Co nie chce? To jest mój ukochany piesek, co nie? No, ona lubi, jak się tak smyra, tak? Chodź, otwieraj klamkę. Drzwi. Boże, klamka. Okej. Dzień dobry. Już będę się z wami żegnać. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Napiszcie mi koniecznie, jak podoba wam się moja metamorfoza włosów. Czekam, będę odpisywać. Buziaczki, pa, pa.